Postęp nie dokona się bez wynalazków. To najważniejszy produkt twórczego mózgu ludzkości. Ma sprawić, że zapanujemy nad światem materialnym i podporządkujemy żywioły swoim potrzebom. Dziś nie wyobrażamy sobie świata bez elektryczności, radia, neonów, układów scalonych i radarów. Czy to możliwe, by za tym wszystkim stał jeden człowiek? Okazuje się, że tak. Nikola Tesla bywa nazywany człowiekiem, który wynalazł XX wiek. Dziś przedstawimy opowieść o jego życiu. Fascynujący thriller o technologii, historii, pieniądzach i władzy. Tesla, niezrozumiany wizjoner. Największym wynalazkiem Nikoli Tesli jest transformator elektryczny wielkiej częstotliwości. Bez niego nie byłoby drugiej rewolucji przemysłowej ani powszechnie dostępnej energii elektrycznej. Noc zamieniła się w dzień, sztuczne światło, całonocne zabawy, jasno oświetlone miasta stały się symbolem XX wieku. Tesla to również ojciec połączeń bezprzewodowych. On pierwszy pokazał, jak działają fale elektromagnetyczne. Dziś nazywamy to radiem. Wynalazca chciał podporządkować żywioły i siły kosmosu. Eksperymentował z czwartym stanem materii, nazywanym przez niego energią promienistą, dziś znanym jako plazma. Ślady tej kosmicznej energii oglądamy w zorzy polarnej. Tesla wyobraził sobie system bezprzewodowego przesyłu fal, który działałby za pośrednictwem satelitów. W ten sposób przekazywano by informacje, a także dostarczano energię elektryczną pojazdom, samolotom, autom i pociągom. Wszystko za sprawą tajemniczej energii z kosmosu. Jestem pewien, że istnieje jakaś energia kosmiczna. Tesla z emigranta stał się wynalazcą o międzynarodowej sławie, po czym odszedł w zapomnienie. Kim był naprawdę? Czarodziejem elektryczności? Geniuszem, który dał początek drugiej rewolucji przemysłowej, czy tajemniczym odludkiem? Można powiedzieć, że Tesla był słynnym amerykańskim wynalazcą o serbskich korzeniach, urodzonym w Austrii Franciszka Józefa I na terenach dzisiejszej Chorwacji. Nikola Tesla urodził się w 1856 roku w regionie Lika na terytorium dzisiejszej Chorwacji. Jego ojciec Milutin był wykształconym, oczytanym prawosławnym duchownym. Matka Duka pochodziła z jednej z najbogatszych rodzin w kraju. Nikola zawsze mógł liczyć na wsparcie zamożnych krewnych. Stryja Josipa Tesli i wuja Pajo Mandicia. Chłopak wychował się przy niewielkiej wiejskiej cerkwi, gdzie ojciec odprawiał niedzielne nabożeństwa. Tu nauczył się miłości do przyrody. Dziś tamte zabudowania stanowią część parku tematycznego Nikoli Tesli Smiljan w Chorwacji. To jest napisane cyrylicą. Cerkiew postawiono w latach 30. XIX wieku, a przebudowano w 1876. W autobiografii Tesla wspominał, że w młodości czuł się ciemiężony zarówno przez matkę, która miała silny charakter, jak i przez surowego ojca.
Chłopak miał 3 siostry i starszego brata. Pierworodny Dane był oczkiem w głowie rodziców. Lika to płaskowyż leżący nieco na uboczu, z dala od wielkich miast. Chłopak mógł tu swobodnie odkrywać fantastyczne mechanizmy rządzące światem przyrody. Serbowie i Chorwaci od stuleci mieszkali tu razem, choć nie zawsze w zgodzie. Tak zresztą pozostało do dziś. Dane zginął w wypadku. Spoczął na cmentarzu przy cerkwi. Po tej tragedii rodzina przeniosła się do Gospicia, gdzie Nikola skończył szkołę podstawową. Potem rodzice wysłali go do szkoły średniej w Karlowcu, gdzie dzięki wsparciu wuja i stryja otrzymał stypendium wojskowe na Politechnice w Gracu. Tesla był przykładnym studentem lubianym przez profesorów. Jednemu przedstawił nawet swój pomysł nowatorskiego silnika. Uczony wyśmiał chłopaka i może z tego powodu, a może dlatego, że stypendium nakładało obowiązek 8-letniej służby w wojsku, Tesla rzucił studia i wpadł w szpony hazardu. Wydalony z Austrii za włóczęgostwo stał się zakałą rodziny. Po nagłej śmierci ojca zaczął szukać pracy. Znalazł ją w Budapeszcie w urzędzie telegraficznym założonym przez Tibardara Puszkasza, człowieka Edisona. W Budapeszcie Nikola przeszedł załamanie nerwowe, ale, jak głosi legenda, patrząc w słońce i recytując fragment Fausta Goethego, przeżył objawienie, które pozwoliło mu odkryć zasadę wirującego pola magnetycznego. Domy pod strażą sadów opromienia zorza. Znów jeden dzień odpływa w nieznane przestworza na nowe życie. Tak narodziła się technologia, na której zbudowano współczesny świat. Sam Tesla mówił bowiem: nie ulega wątpliwości, że prąd zmienny jest energią przyszłości. Bez niego nie dokonałaby się druga rewolucja przemysłowa. To bezpieczna i czysta energia, którą można produkować bez spalania węgla ani ropy. Jestem czarownikiem elektryczności. Wynalazłem prąd przemienny. Puszkasz docenił zdolności młodzieńca i wysłał go do Continental Edison Company we Francji. Tu Nikola zakochał się w modzie i muzyce, a jeden z najbardziej wpływowych dyrektorów, Charles Batchelor, polecił go szefowi i wysłał do Nowego Jorku ze znakomitymi rekomendacjami, pisząc: znam dwóch geniuszy. Jeden to pan, drugi ten młodzieniec. W czerwcu 1884 roku Tesla, jak miliony emigrantów, przemierzył Atlantyk, marząc, że podbije nowy świat. Rozpędzony, niebezpieczny Nowy Jork zszokował Europejczyka. Nikola pisał: porzuciłem piękne, artystyczne i pod każdym względem fascynujące miasto dla paskudnej, nieokrzesanej dziczy. W dodatku nowy szef wierzył w prąd stały. Edison nie chciał słyszeć o prądzie zmiennym. Tesla stał się dla nas prawdziwym wzorem. To on wyobraził sobie, jak powinien działać system oparty na prądzie elektrycznym przemiennym. A kiedy zrealizowano jego wizję, okazało się, że miał rację i układ działa. Później trochę mu odbiło i do końca życia tworzył jakieś szalone koncepcje, ale to nie zmienia faktu, że na początku miał znakomite pomysły i może służyć nam za wzór. Tesla pokłócił się z Edisonem o pieniądze i odszedł. Szybko znalazł dwóch inwestorów, dzięki którym założył Tesla Electric Light and Manufacturing Company. Projektował nowe lampy pozwalające tworzyć iluminację budynków. Wspólnicy jednak go oszukali i firma zbankrutowała. Aby przetrwać surową zimę, Tesla wynajął się do kopania rowów za $2 dniówki. Nie stracił jednak wiary w swoje wynalazki.
Dynamicznie rozwijająca się kolej żelazna i wielkie fabryki potrzebowały nowych, niezawodnych silników elektrycznych, bez których przemysł stał w miejscu. Kolejna para biznesmenów sfinansowała nie tylko budowę nowego silnika Tesli, ale także jego pracę nad systemem prądu przemiennego, który stał się własnością Westinghouse Company. Zdaniem niektórych była to idealna spółka. Tesla, genialny wynalazca, plus George Westinghouse, genialny przedsiębiorca. Edison nazwał nową technologię zabójczym prądem. Pomógł nawet w konstrukcji krzesła elektrycznego, gdzie przemiennym prądem zabijano przestępców. Pierwszy zasiadł na nim William Kemmler, który zabił żonę toporem. Trzeba było dwóch podejść. Dopiero druga, 3-minutowa dawka prądu dosłownie usmażyła mordercę. Tesla musiał dostosować wynalazek do systemu Westinghouse'a. Zaczął od fabryki w Pittsburghu. Sukces pozwolił mu na powrót do Nowego Jorku, a pieniądze Westinghouse'a na wygodne życie. Ze skromnego Astor House przeprowadził się do Waldorf Astorii, najlepszego hotelu na świecie, gdzie mieszkał przez 16 lat. Zaczął też chodzić na przyjęcia, gdzie brylował jako czarodziej elektryczności. W codziennych kontaktach zachowywał się skromnie, całkiem normalnie. Miał garstkę sprawdzonych przyjaciół. Należeli do nich pisarz Mark Twain, wybitny architekt Stanford White, poeta Robert Underwood Johnson oraz jego żona Katrin, która stała się powierniczką i muzą Tesli. Przemysł rozwijał się w zawrotnym tempie, przynosząc krociowe zyski przedsiębiorcom, bezwzględnie wykorzystującym miliony robotników. Swój sukces zawdzięczali również lepszej wydajności pracy, a te umożliwiały między innymi wynalazki Tesli. Świat przyzna kiedyś, że to ja wymyśliłem nowoczesność. Ja wymyśliłem prąd przemienny, na którym opiera się świat. Niestety dałem się omamić prawnikom i sprzedałem swój wynalazek. Gdyby Westinghouse płacił mi za każdego konia mechanicznego, byłbym Krezusem. Prawnicy. Choć Tesla stworzył technologię, na której oparto drugą rewolucję przemysłową, jego pensja wynosiła zaledwie 70 tysięcy dolarów, czyli przeliczając według dzisiejszej wartości 1,5 miliona. Prawnicy Westinghouse'a namówili go bowiem, żeby zrezygnował z klauzuli zapewniającej mu 2,5 dolara od każdego konia mechanicznego energii. W 1893 roku Światowa Wystawa w Chicago upłynęła pod znakiem triumfu prądu przemiennego, przedstawianego jako własność Westinghouse'a. Pokazywano tam różne silniki Tesli, między innymi jego fascynujące jajo Kolumba. Największą atrakcję stanowiła jednak nocna iluminacja wystawy. Elektryczność wreszcie przyniosła światu białe noce. W Chicago na drodze Tesli stanął też Swami Vivekananda, indyjski mistyk i guru, który opowiadał mu o niewyczerpanej energii kosmosu, a także o pranie, tchnieniu życia. Owocem tych rozmów był nowy nagłówek na papierze listowym wynalazcy – kosmiczny wir jako źródło sił przyrody. Wszystko wokół nas wiruje, jest w ciągłym ruchu. Wszystko jest energią. Musimy jakoś sprawić, by ta energia była dla nas dostępna. Niagara to największy wodospad w Stanach Zjednoczonych. W 1893 roku zbudowano tam największą elektrownię świata opartą na systemie Tesli. Od tej chwili jego nazwisko będzie nierozerwalnie związane z elektrycznością. Budynki elektrowni ochrzczone katedrami mocy zaprojektował przyjaciel Nikoli, Stanford White.
Cały system zaś, wykuty w skale, budził podziw współczesnych. Herbert George Wells pisał: wszystko to jest stworzone równie cudownie jak serce w ludzkim ciele. Budzi podziw nad potęgą człowieka, który potrafi podporządkować sobie taką moc. Tesla na tym nie poprzestał. Zastanawiał się, jak przekazywać energię elektryczną i sygnały bez użycia przewodów. Demonstrował działanie fal na cieszących się popularnością wykładach w Nowym Jorku, Londynie i Paryżu. Dzięki tym pokazom w pełni zasłużył na miano czarodzieja elektryczności, kiedy za sprawą cewek Tesli, prostych urządzeń wytwarzających prąd o niezwykle wysokim napięciu, napełnione gazem tuby zaczynały jaśnieć magicznym światłem. W marcu 1895 roku Tesle dotknęła tragedia. Jego nowojorskie laboratorium przy South Broadway strawił ogień. Przepadły wszystkie urządzenia i notatki, cały dorobek życia. W tym samym laboratorium kilka miesięcy wcześniej Mark Twain pozował do zdjęcia, demonstrując zimne światło. Nowy wynalazek Nikoli nie należał do bezpiecznych, o czym świadczy szrama na dłoni naukowca. Mimo to John Jacob Astor zainwestował w nową technologię $50,000. Tesla wziął pieniądze, ale przeznaczył je na konstrukcję pierwszej zdalnie sterowanej łodzi podwodnej. Ludzie śmiali się z jego najnowszej zabawki. Jej replikę można zobaczyć w parku tematycznym Nikoli Tesli, otwartym w 2006 roku. W sierpniu 1943 roku amerykański Sąd Najwyższy przyznał, że to nie Marconi jako pierwszy nadał sygnał radiowy, ale ja. Tesla odkrył prąd przemienny i technologię radiową. Ale co dziś wie o nim przeciętny przechodzień? Nikola Kasparow był z Moskwy, cewka Tesli. A to nie prezydent? Wymyślił elektryczność statyczną. On był pierwszy. Dobrze pamiętam? Nie wynalazł czegoś? Chyba tak. Największy wynalazca wszechczasów. Wynalazł elektryczność. Wychował się w Nowym Jorku. Był bardzo, bardzo sławny. To mój bohater. Stworzył wielkie dzieło. Chciał opleść świat siecią energetyczną. Wyprzedzał swoje czasy o tysiąclecia. O kurde. Pewnie nie wiecie, że stoimy na rogu Tesli. To skrzyżowanie 40. Zachodniej i 6. Alei. Teraz już będę wiedziała. Nikola Tesla. Teraz zapamiętam. Bardzo dziękuję za te informacje. Kocham Nowy Jork. Tesla budził skrajne emocje. Od uwielbienia do nienawiści. Dedykowano mu nawet piosenkę. To był czysty geniusz. Niektóre jego pomysły znalazły praktyczne zastosowanie, inne okazały się niewypałem. Dziś Tesla odszedł w zapomnienie. Najczęściej przedstawia się go jako szalonego naukowca, dziwaka i odludka. 1899 roku w Colorado zbudował prototyp urządzenia przekazującego sygnały za pośrednictwem błyskawic. Tesla jako jeden z pierwszych zainteresował się właściwościami plazmy. Próbował zrozumieć energię kosmiczną, by potem ją wykorzystać. Wierzył, że każdy będzie otrzymywał darmową energię za pośrednictwem fal radiowych. To był jego wielki, utopijny plan. Wreszcie otrzymał od losu wielką szansę, kiedy król Wall Street,
John Pierpont Morgan, postanowił zainwestować w jego system zdalnego sterowania. Pan Morgan zainwestował w ten projekt $150,000. Wszystkie siły, całą energię przelałem w stworzenie ogólnoświatowego systemu zdalnego sterowania obejmującego radio, telekomunikację i przesył energii. Wszystko w jednej sieci. Ale nikt nie rozumiał mojego wynalazku. System Tesli miał powodować wibrowanie Ziemi, która emitowałaby fale o niskiej częstotliwości. Te z kolei miały trafiać do nadajnika powiększającego gigantycznej konstrukcji z drewna i stali, dzięki której odbierano by i przesyłano na cały świat wszelkie sygnały. Wysoka na 57 metrów wieża z fundamentami o głębokości 37 metrów pochłonęła pieniądze Morgana i oszczędności Tesli. Kiedy zaś Marconi nadał sygnał radiowy przez Atlantyk, a amerykański prezydent McKinley zginął w zamachu, Morgan musiał ratować Wall Street. Zostawił wynalazcę własnemu losowi. Tesla miał o sobie nadzwyczaj wysokie mniemanie. Przez to zapewne popełnił fatalny błąd, odrzucając ulubioną córkę Morgana, N. sufrażystkę, lesbijka, przy tym błyskotliwą i wpływową kobietę. Kiedy Morgan nie zgodził się dalej finansować projektu, Tesla wpadł we wściekłość. Ujawnił niedociągnięcia wynalazku i nazwał sponsora bestią. Jego świat legł w gruzach. Przeszedł załamanie nerwowe, bazgrał coś nieczytelnie i całkowicie odciął się od świata. Jestem spłukany. Może dzięki temu wywiadowi znajdę kogoś, kto zgodzi się finansować mój projekt. Morgan zarzucił mi, że go oszukałem, nie mówiąc całej prawdy. Nadajnik oprócz sygnału radiowego miał też przesyłać energię. Jeszcze udowodnię, że to możliwe. Cały świat się przekona. Tesla wyprzedzał swoją epokę. Jego wizja wykorzystania sił natury była wręcz prorocza. Energia kosmosu jest wszechobecna, stanowimy jej cząstkę. Chcę ją wykorzystać, aby odejść od tych barbarzyńskich metod palenia węglem, gazem czy ropą. Przyszłością świata jest elektryczność. Kiedyś naszymi drogami będą jeździć samochody elektryczne. Może. Koncepcja energii promienistej i szukanie sposobów udostępnienia jej ludzkości stały się obsesją wynalazcy. Niewidzialna, ciemna energia. O ciemnej energii wiemy tyle, że kiedyś przesądzi o losach wszechświata. Wiemy również, że stanowi 73% masy energii we wszechświecie. Nie wiemy za to, skąd się bierze, z czego jest zbudowana, ani dokąd zmierza. Nasze Słońce, jak każda gwiazda we wszechświecie, nieustannie emituje strumień cząstek. Liczne warstwy chronią mieszkańców Ziemi przed owym promieniowaniem, które jest dla nas zabójcze. Równocześnie jednak stanowi ono fantastyczne źródło energii, które rozwiązałoby nasz problem na wiele milionów lat. Wiatr słoneczny powodujący powstawanie zorzy polarnej składa się z najbardziej naładowanych elektrycznie cząsteczek, jakie odkrył człowiek. Tesla pierwszy zaczął myśleć, jak można wykorzystać tę kosmiczną energię. Jego pomysł wtedy i dziś również wydaje się zbyt fantastyczny, ale wynalazca próbował odtworzyć to zjawisko, konstruując turbinę talerzową, zbudowaną z wielu talerzy, które obracając się z wielką szybkością, wykorzystują właściwości wprowadzonego do nich czynnika takiego jak ropa czy gaz, by produkować energię.
Nikola zdołał przekonać Jacka, syna i dziedzica Morgana, by udzielił mu pożyczki w wysokości 20 tysięcy dolarów. Nie zwrócił z niej ani centa, a całą sumę przeznaczył na procesowanie się z Marconim, który, jak twierdził, wykorzystał w radiu jego patenty. Pieniądze szybko się skończyły i Tesla musiał ogłosić bankructwo. Tymczasem świat nieuchronnie zmierzał ku katastrofie. Wybuchła pierwsza wojna i dawny ład bezpowrotnie legł w gruzach. W Stanach Zjednoczonych wzrósł popyt na urządzenia mechaniczne, karabiny i wszelkie uzbrojenie. Wszystko podporządkowano jednemu celowi – pokonać wroga, potężną rzeszę. W takim klimacie międzynarodowym Tesla przyjął zlecenie od Niemców i przestroił wieże radiowe w Ameryce, by wysyłały szyfrowane wiadomości bezpośrednio do Rzeszy. Nie wiedział, że są to trasy konwojów wiozących transporty broni do Europy. Tragedia Lusitanii, jednego z największych liniowców tamtego okresu, zmieniła bieg historii. Niemieckie U-boty storpedowały brytyjską jednostkę. To była katastrofa porównywalna do zatonięcia Titanica. Zginęło ponad 1200 osób. Olbrzym zatonął w 20 minut. Eksplozja materiałów wybuchowych, które miał na pokładzie, dopełniła dzieła. Amerykańska marynarka wojenna szybko ustaliła, że to Nikola Tesla przestroił stację nadawczą. Już wcześniej podejrzliwie patrzono na jego wieżę. Teraz doszły jeszcze plotki o niemieckich szpiegach. Konstrukcję wysadzono, a odzyskany złom sprzedano za 1700 dolarów. Zostały jeszcze ślady oryginalnych fundamentów z innego cementu. Widać je tam i tam. To kamienie węgielne pierwszej wieży. Konstrukcja była w większości drewniana, ale łączono ją metalowymi gwoździami. Nie wiemy, jak głęboko sięgają fundamenty. Nie kopaliście? Kopaliśmy, ale nie bezpośrednio przy fundamencie. Nie chcieliśmy naruszyć konstrukcji. Nie wiemy, co tam właściwie jest i boimy się, że moglibyśmy to zniszczyć albo uszkodzić. Dlatego kopaliśmy pół metra od ściany. Wywierciliśmy 375 otworów o głębokości 30 metrów i napełniliśmy je betonem. Każdy ma 10 centymetrów średnicy. 375 otworów zalanych betonem. Nic z tego nie ruszy. Spisaliśmy się lepiej niż Tesla. Wynalazca uparcie próbował sprzedać swój pomysł. Zachwalał, że wieża może służyć do przekazywania fal radiowych bądź energii, albo jako promień śmierci stać się bronią zdolną unicestwić każdy cel. Promień śmierci przypominał zwykłe działo, którym cząstki nabierały przyspieszenia. Promień śmierci. Całe armie zniszczone za sprawą fal elektromagnetycznych. Broń doskonała. Uszkodzi wszystkie urządzenia wroga. Oto machina, która położy kres wojnom, przywróci pokój. Zniknął uwodzicielski czarodziej elektryczności, a pojawił się ekscentryk snujący plany wysłania wiadomości na Marsa. Jego opowieści o machinie zagłady budziły śmiech i politowanie. Tesla stał się zdziwaczałym, samotnym dandysem. On sam starał się budować wokół siebie aurę tajemniczości i wyznaczał granice tego, co wolno. Ten zatwardziały stary kawaler wolał spędzić wieczór z książką niż na mieście. W wywiadzie z 1927 roku wyznał, że nigdy nie dotknął kobiety. Co roku w dniu urodzin zwoływał konferencję prasową, gdzie opowiadał o dawnych wynalazkach.
dokarmiał gołębie i żył na uboczu, zapomniany i zgorzkniały. Tesla zmarł w styczniu 1943 roku. Jego przyjaciel, pisarz science fiction Hugo Gemsbach, zamówił pośmiertną maskę. FBI natychmiast zarekwirowało wszystkie papiery Nikoli, co stało się znakomitą pożywką dla teorii spiskowych. U schyłku życia u Tesli pojawiły się zaburzenia obsesyjno-kompulsywne. Dziś można to leczyć, mamy odpowiednie leki. Na początku XX wieku jednak ludzie bali się schorzeń psychicznych. Nie rozumieli ich, więc traktowali je jak szaleństwo. Spopielone szczątki Tesli umieszczono w okrągłej urnie. Naprawdę tam jest? Nasz Tesla zamknięty w kuli, figurze doskonałej? Właśnie o tym zawsze marzył, stać się prawdziwym automatonem, doskonałą machiną, człowiekiem. Urnę i całą spuściznę wynalazcy, notatki, pisma, szkice przewieziono do Belgradu, gdzie powstało Muzeum Nikoli Tesli. W ojczyźnie okrzyknięto go budowniczym nowoczesnego Zachodu, sławnym geniuszem. Bogu ducha winien Tesla stał się narzędziem propagandy, głównie za sprawą swojego siostrzeńca Sawy Kosanowicza, sekretarza w rządzie Tity. W 1956 otwarto Muzeum Nikoli. Tito zaprosił na uroczystość fizyka i noblistę Nilsa Bohra. Równocześnie wszystkie papiery wynalazcy wysłał do Moskwy, aby tam zostały dokładniej przebadane. Tito potrzebował Tesli jako spoiwa wielonarodowej Jugosławii, gdzie nigdy nie wygasły napięcia etniczne. Dlatego chętnie dawał się filmować w miejscu narodzin genialnego wynalazcy, przedstawianego jako ofiara kapitalistycznego wyzysku. Równocześnie Zachód odkrywał Teslę jako skrzywdzonego proroka nowej ery. Dlaczego nie pokazuje się go w kronikach filmowych jak Edisona czy Einsteina, o których każdy słyszał? A jak pan sądzi? Ja? Moim zdaniem po prostu nikogo nie obchodziło to, co robił. Buckminster Fuller, filozof New Age, starał się naprawić błąd współczesnych, zapewniając, że Tesla jeszcze doczeka się należnego uznania. Równocześnie w branżowym piśmie Aviation Week ukazał się artykuł o haubicy Tesli, sowieckiej broni cząsteczkowej umieszczonej gdzieś w Kazachstanie. Tak naprawdę chodziło o poligon, który istnieje do dziś. Przeprowadzano tam próby rakiet antybalistycznych, ale w czasach zimnej wojny chętnie podtrzymywano mit o sowieckiej superbroni. Po drugiej stronie Atlantyku Amerykanie w ramach programu Star Wars testowali możliwości broni opartej na promieniowaniu elektromagnetycznym. HARP, program mający na celu zrozumienie, symulowanie i kontrolę procesów zachodzących w jonosferze, które mogą mieć wpływ na działanie systemów komunikacji, jest w dużej mierze oparty na pomysłach Tesli. Ośrodek badawczy HARP na Alasce można wykorzystywać nie tylko do komunikacji, ale także do wyłączania satelitów albo niszczenia układów elektronicznych zbliżających się rakiet. Dorobek Tesli przepadł gdzieś za żelazną kurtyną, a jemu samemu przypięto łatkę szalonego naukowca. Tesla mieszkał tu przez 10 lat, od 1933 roku aż do śmierci. Zajmował pokoje 33, 27 i 28. W jednym miał gabinet, w drugim spał.
Pracownicy opowiadali, że dokarmiał gołębie. Zachowały się artykuły z ich wspomnieniami. Jego eksperymenty budziły w pokojówkach paniczny strach. Warto wskrzesić pamięć Nikoli Tesli. To przecież, jak czytamy na tej tablicy pamiątkowej, człowiek, którego odkrycia w dziedzinie elektryczności wprowadziły Stany Zjednoczone i świat na drogę rozwoju technologicznego. Tesli należy się nasze uznanie i pamięć. To jedno jest pewne. Pozostałe rewelacje Tesli, promienie śmierci, antygrawitacja, energia punktu zerowego, mogą budzić wątpliwości. Nie chcę przesądzać, zwłaszcza że większość tych odkryć pozostaje nieudokumentowana. Co najzabawniejsze, dokumenty mogły się znajdować tutaj, w tym hotelu. Ale ówczesne FBI albo CIA mogły je zarekwirować i zamknąć w sejfie. Takim, jaki oglądaliśmy w filmach o Indianie Jones, tam gdzie agencje rządowe ukrywają największe tajemnice. O Teslę upomina się nie tylko Hollywood, ale także dwa narody, Serbowie i Chorwaci. Upravo zbog njegovih poruka tolerancije, mira u svijetu, mira među narodima. Myślę, że przesłanie Tesli, który głosił ideę tolerancji oraz pokoju między narodami, jest dziś dla nas bardzo ważne. Pamiętamy, że w czasie ostatniego konfliktu próbowano zmienić granice państwa, co doprowadziło do destrukcji i śmierci niewinnych ofiar. Pora wrócić do pacyfistycznego przesłania Tesli. Musimy budować świat oparty na pokoju i tolerancji. Chcemy żyć w zjednoczonej, zgodnej Europie. Tesla wielokrotnie podkreślał, że jednakowo kocha swoje serbskie korzenie i chorwacką ojczyznę. Nieliczni mieszkańcy tej ziemi zdołali zrealizować swoje cele. Ci, którym się to udało, stanowią nasze wspólne dziedzictwo. Nasze są zajedniczko blago. Tesla uważał się za pośrednika, dar ofiarowany ludzkości. Dzięki nowatorskiemu podejściu do nauki wytyczył ścieżkę nowym pokoleniom badaczy. Jego koncepcje stały się punktem wyjścia dla fizyki kwantowej. U schyłku życia ogłosił, że jest już bardzo blisko na wyciągnięcie ręki od odkrycia myśli samego wszechświata. Myśli wszechświata mogą zaciekawić filozofów. Dziś ludzkość boryka się z bardziej palącym problemem niedoboru energii. Nienasycony przemysł pożera miliony ton paliwa kopalnego, wytwarzając gigatony dwutlenku węgla, toksycznych odpadów, pary wodnej i innych niebezpiecznych związków. Największym problemem współczesnego świata jest energia. Kiedy wyczerpiemy obecne źródła i nie znajdziemy innych, nasza cywilizacja upadnie. Wpadliśmy w pułapkę. Oparliśmy wszystko na niewyczerpanych źródłach ropy. Tymczasem one powoli zaczynają wysychać. Dramat polega na tym, że ropa się kończy, a my wciąż nie mamy czym jej zastąpić. Dlatego musimy jak najszybciej się od niej uwolnić, znaleźć inne źródła energii. To zaś wymaga całkowitej zmiany podejścia. Po awariach w Czarnobylu i Fukushimie energię jądrową uznano za zbyt kosztowną i niebezpieczną. Czym zatem jest promienista energia Tesli? Siedzisz w odrzutowcu, startuje i coś wgniata cię w fotel. Czym jest owa siła?
Albo zanurzasz dłoń w wodzie i czujesz nacisk. Co to jest? Okazuje się, że działa na nas energia próżni. Ów nacisk, który odczuwamy, gdy próbujemy się przez nią przebić, to swoisty wiatr energii punktu zerowego, który uderza we wszystkie atomy naszego ciała i zwala nas z nóg. W tym jednym pokoju mieści się tyle energii, że mogłaby unicestwić wszystkie oceany, gdybyśmy tylko zdołali ją uruchomić. Kiedy astrofizycy rozmawiają o wielkim wybuchu, przypuszczają, że to mogła być potężna fala energii punktu zerowego. Skoro wystarczyło jej, by stworzyć wszechświat, powinna sobie poradzić z napędzaniem samochodów. Legenda o wolnej energii żyje do dziś. W 1931 roku Tesla, wówczas już bankrut, zademonstrował luksusowy samochód rzekomo napędzany energią z kosmosu. Wieczorem Tesla powiedział do mojego ojca: Panie Jebens, jest pan prezesem niemieckiego klubu wynalazców. Pokażę panu coś, ale nie może pan nikomu o tym mówić. Tata zgodził się i następnego dnia pojechali z Nowego Jorku do Buffalo. Tam Tesla zaprowadził ojca do hangaru, gdzie stał samochód marki Pilsarrow, napędzany energią kosmiczną. Tesla uruchomił konwerter wmontowany w deskę rozdzielczą. Trwało to bodaj pół godziny. Potem wprowadził do konwertera dwa pręty i uruchomił silnik. Powiedział: teraz mamy energię. I pojechali nad wodospad Niagara, gdzie Tesla pochwalił się elektrownią, którą wybudował tu w 1889 roku. Pierwszą na świecie elektrownią produkującą prąd przemienny. W drodze tata zauważył, że samochód rozpędza się do 145 km na godzinę. Jak twierdził Tesla, jego konwerter produkował tyle energii, że mógłby zasilić dodatkowo cały budynek. Na obrzeżach współczesnej fizyki powstają dość zaawansowane teorie dotyczące fizyki kwantowej i pola kwantowego. Często pojawia się w nich pojęcie energii punktu zerowego bądź energii próżni. Energia ta jest obecna wszędzie, w każdej chwili. Zapewne ma ona różną wartość, ale z założenia jest wszechobecna. Z tego oceanu energii, pola elektromagnetycznego, czasem odrywają się pojedyncze krople. Cała tajemnica i sztuka polega na tym, aby stworzyć konwerter, który potrafiłby wykorzystać i przetworzyć owe krople. Amerykańscy fizycy w latach 60. ukuli pojęcie piany kwantowej. Trzeba zebrać tę pianę bądź ją zagęścić i sprawić, by zaczęła wibrować. Wtedy przypadkowy, chaotyczny ruch stanie się uporządkowany. Urządzenie tej wielkości produkowałoby energię o mocy nawet 500 kW. Idea wolnej energii brzmi kusząco. Na całym świecie wynalazcy demonstrują urządzenia, które rzekomo produkują więcej energii, niż się w nie włoży. Tak ziściłoby się największe marzenie Tesli. Ale czym właściwie jest wolna energia? Ta energia od dawna nas otacza i czujemy jej działanie, ale nikt nigdy nie przyznał na głos, że ta energia upraszcza życie.
Możemy się nią posługiwać, zastąpić nią drewno, ropę i węgiel. Już wcześniej wielokrotnie rozpatrywaliśmy te koncepcje, ale wciąż nie chce nam się wierzyć, że to może być tak proste. Moglibyśmy korzystać z nowego źródła energii. Marzę, by za 10, może 20 lat to, o czym teraz mówię, a co wydaje się niepojęte i zbyt rewolucyjne, stało się chlebem powszednim, aby każdy znał już nowy sposób zdobywania energii. Kolejni wynalazcy i przedsiębiorcy z zapałem prezentują coraz to nowe maszyny produkujące wolną energię. Szukają inwestorów, którzy w nie zainwestują. Efekt jest zawsze ten sam. Niezadowoleni, rozczarowani inwestorzy. Nikomu nigdy nie udało się skonstruować urządzenia, które przetwarzałoby energię kosmiczną skutecznie i wydajnie przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku. Akademia Jonarius w San Diego z idei wolnej energii Tesli uczyniła coś w rodzaju religii. Jej wyznawcy głoszą, że Tesla został zesłany z niematerialnej planety Eros, aby zaprojektować system zasilania Atlantydy energią kosmiczną. Czemu mielibyśmy tego nie powtórzyć? Nie dysponujemy jego technologią, ale na początek wystarczy samochód elektryczny, który uniezależni nas od ropy. Uwolnilibyśmy się od kabli, sygnał telefoniczny i energię można by przekazywać bezprzewodowo. Największym marzeniem Tesli było, aby ludzki mózg działał jak radio. Tesla wierzył, że nasz umysł potrafi dostrajać się do wyższych częstotliwości, sięgać dalej, wyżej. Człowiek może stać się demonem albo cesarzem, albo wybitnym naukowcem. Przyznajmy uczciwie, świat jest zbudowany z naszych marzeń i wizji. Wolna energia dostępna dla każdego to wspaniała wizja. A przecież otaczający nas świat to nic innego jak energia. Sami to odczuwamy w chwilach wyjątkowej radości. Tesla marzył, by wykorzystać energię słoneczną i w ten sposób połączyć ludzkość z kosmicznym kołem natury. NASA już przedstawiła projekty umieszczenia na orbicie Ziemi gigantycznych baterii słonecznych, które gromadziłyby energię kosmiczną i przekazywały ją na planetę. Dzięki silnikom Tesli skonstruowano pierwsze elektryczne samochody sportowe. Są szybkie jak Porsche, a naładowanie akumulatora kosztuje $4. Pomysły Tesli wykorzystuje przemysł filmowy. Jego czarodziejskie światła to miecze świetlne, bez których nie obejdzie się żaden film science fiction. Sam Tesla, dziwak i otudek, stał się pierwowzorem szalonego naukowca, bohatera filmów o Frankensteinie. Głupcy, moja promienista machina uderzy w samo południe. W pierwszych filmach o Supermanie, nakręconych jeszcze za życia Tesli, podobieństwo było widoczne na pierwszy rzut oka. Gdzie moje skarby? Bodaj jedyną wizją Tesli, która ziściła się za jego życia, było wykorzystanie energii wodospadu Niagara. Dziś stoi tam pomnik upamiętniający twórcę pierwszej sieci przesyłowej. Ten człowiek w pełni rozumiał to, czym się zajmował, czyli energię. Dlatego potrafił przekuć swoje wizje w rzeczywistość. Potrafił nadać kształt temu, co widział oczami wyobraźni. Jego silniki, transformatory zmieniły nasze życie, naszą cywilizację. Tesla był niezwykłym fizykiem, inżynierem i wynalazcą. Zawdzięczał to nie tylko wybitnej inteligencji. Miał też coś jeszcze.
Najważniejsza była jego dusza. Duch. To słowo samo wiele tłumaczy. Być może to najważniejsza składowa charakteru Tesli. Wizja wykorzystania sił kosmicznych nadal pozostaje w sferze marzeń. Ale dopóki te wizje i pragnienia są żywe, duch Tesli nie umrze. Tesla żyje dziś na swojej duchowej planecie. To geniusz i wzór do naśladowania. Był miły i towarzyski, warto o tym pamiętać. Gdybym miał coś zarzucić Tesli, to chyba jedno. Źle wybierał prawników. Wersja polska, Platforma NC+. Tekst Anna Maria Nowak, czytał Janusz Szydłowski.